W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prośmy Ducha Świętego, aby poprowadził nas dziś ze Słowem i w Słowie i przez Słowo, gdyż jesteśmy przed niedzielą, która od niedawna jest ustanowiona niedzielą Słowa Bożego. Niech naszą drogę ze Słowem Bożym dziś wspiera Maryja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na ten dzień, na tę sobotę Kościół nam daje bardzo krótkie czytanie z Ewangelii Świętego Marka. To są zaledwie dwa wersety. Rzadko się zdarza tak krótkie czytanie Ewangelii, ale to nie znaczy, że słowo nie ma swojej treści, swojej głębi. Zechciejmy podążać właśnie za tym słowem, szukając jakiegoś nowego światła też dla nas, abyśmy mogli to słowo przejąć i nakarmić się nim, powędrować z nim w codzienności. Posłuchajmy więc Ewangelii Świętego Marka, to jest rozdział 3, wersety 20 i 21. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Moi drodzy, ta scena, ta perykopa jest umieszczona tuż po wyborze 12 apostołów. Jak pamiętamy w Ewangelii Marka, ten wybór ma szczególny cel. Pierwszym celem tego wyboru jest to, aby ci 12, żeby razem byli z Jezusem, żeby z Nim byli. Dopiero potem, aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, na uzdrawianie, na wypędzanie złych duchów. I to, co zaskakuje, to właśnie to jest to, że po tym wyborze natychmiast mają dużo pracy. Przychodzi do Niego, do Pana Jezusa i teraz już do uczniów bardzo dużo ludzi. Co więcej, kiedy czytamy Ewangelię Markową przed wyborem 12, również ma miejsce taki napór, że Marek pisze nawet tak dosłownie, że ludzie niemalże napadali na Niego, żeby się Go dotknąć. Wiązało się to zapewne z tym, że ci, którzy z wiarą przychodzili, doznawali uzdrowienia, czy też właśnie wiele złych duchów wychodziło z ludzi, którzy doznawali takiej wolności właśnie w byciu przy Jezusie i z Jezusem. Pierwszą informacją, którą nas obdarowuje Święty Marek, to jest ta, że Jezus przyszedł do domu. Nie wiemy, czyj to był dom. Wcześniej, kiedy patrzyliśmy, czy słuchaliśmy Ewangelię Markową, to pamiętamy, że Jezus przyszedł do domu Szymona Piotra. Czy to był ten sam dom, czy może jakiś inny, ale nie podaje Marek szczegółów. Może być to o tyle bardzo takie inspirujące, że ten dom, do którego Jezus przychodzi, to może być mój dom, że Jezus chce do mnie przyjść razem właśnie z gronem 12. Chcę, żebyśmy go przyjęli do siebie, ale bądźmy też gotowi na to, że z Jezusem pojawi się też mnóstwo ludzi. Jest pewien taki napór właśnie tych, którzy przychodzą. Tak dużo mają zajęć, że nawet na posiłek nie mają czasu. To też nie jest pierwsza sytuacja, znaczy nie jest jedyna sytuacja w Ewangelii Marka, kiedy z powodu właśnie posługi, zajęcia się tymi ludźmi, czy sam Jezus, czy apostołowie, czy jeszcze wcześniej uczniowie, no byli głodni po prostu, nie mieli czasu na posiłek. Chociażby przypomnijmy sobie to, kiedy Jezus idzie z uczniami, jeszcze nie było wyboru 12, ale już zarysowała się pewna grupa, przychodzili wśród pól, no i pewnie uczniowie z głodu po prostu zrywali kłosy w szabat, żeby się troszkę posilić. Ale też bardzo podobne doświadczenie mają uczniowie, już ci 12 po
po pierwszej misji, kiedy wracają z tej pierwszej misji, zgromadzą się u Jezusa, żeby podzielić się tym, co się wydarzyło. Marek pisze tak, to jest 6 rozdział, już mówię dokładnie, który to jest werset, to jest werset 31, 6:31. Dzieje się tak, że potem po tej pierwszej misji oni wracają i Marek pisze tak, a on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Więc to nie jedyna taka sytuacja. Widać taką pasję zapewne samego Jezusa i uczniów, ta świeżość tej misji, którą rozpoczął razem z nimi, że ona ich tak pochłaniała właśnie, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Przyglądają się temu z boku. Marek ich określa tych, którzy od niego byli, czyli chodzi to pewnie jakieś kuzynostwo. Może to właśnie byli bracia. Ci właśnie nierodzeni bracia, wiemy, że ta terminologia języka biblijnego nam podpowiada, że takim terminem określano też kuzynów bliższych bądź dalszych. Marek ma taką uwagę bardzo chyba istotną też, to jest też 6 rozdział, werset 3, że kiedy Jezus przychodzi do Nazaretu, ludzie powątpiewają o Nim i mówią, czyż nie jest to syn Maryi, czy nie jest to brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona, a czy także nie żyją tutaj u nas jego siostry? A więc w środowisku tym bliskim Jezus miał takich właśnie swoich kuzynów i trochę jest z nimi jest trochę kłopotu, że się tak wyrażę, dlatego że z jednej strony oni tak jak tutaj się trochę prezentują, tak, że próbują Jezusa powstrzymać, patrzą na to, co się dzieje, myślą, przypisują mu jakieś takie, że taką przypadłość, że Jezus po prostu, nie wiem, stracił zmysły, że oszalał, że właśnie nawet na posiłek nie ma czasu, że nie ma jakiejś roztropności. Przyszli go po prostu powstrzymać. A z drugiej strony, kiedy zajrzymy na przykład do Ewangelii Jana, do 7 rozdziału, to jest taki rozdział, który się zaczyna od tego, że Jezus jest w ukryciu, nie chciał chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić i trochę pozostało w ukryciu. Tak jak tutaj ci kuzyni, ci bracia chcą go powstrzymać, tam tak próbują go trochę jakby tak sprowokować. Idź, pokaż dzieła, żeby tam też uczniowie twoi zobaczyli. Ale święty Jan komentuje to w ten sposób, że nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Z jednej strony, jak pamiętamy w Ewangelii Janowej, też ci bracia są na weselu, bo po tym pierwszym znaku Jan pisze, że następnie on, jego matka, jego bracia, jego uczniowie udali się do Kafarnaum. Natomiast widać, że też mieli jakiś trud bycia z Jezusem, zrozumienia jego misji. Trochę go wykraczało poza ich takie oczekiwania, że Jezus będzie taki właśnie wpasowany w ich rodzinę, ich sposób życia. Natomiast on żyje misją Ojca. On żyje tym posłaniem i tym posłaniem też jakoby zaraża uczniów. Oni też tym żyją. Też to jest ich pasja, ich głoszenie. Tak jak tam potem wracają właśnie w 6 rozdziale, opowiadają wszystko, czego nauczali, co zdziałali, więc wyczuwamy, że ten dynamizm życia Jezusa, który z boku wydawał się niby trochę jak szaleństwo, był takim właśnie pięknym zaangażowaniem właśnie w dzieło Ojca, w tę misję, którą otrzymał od Ojca. Koniec końców, kiedy jakby śledzimy tę historię z braćmi, z tym kuzynostwem Jezusa, następuje pewnego rodzaju takie pojednanie, czy jakieś takie wejście w zrozumienie, w przyjęcie tego, co było właśnie misją Jezusa, ale dzieje się to dopiero po zmartwychwstaniu.
Święty Łukasz, warto tutaj zajrzeć do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, to jest werset 14. Jak pamiętamy, po wniebowstąpieniu ta grona 11 wraca do tej sali na górze, do wieczornika. I Łukasz pisze, że trwają tam niezłomnie, jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, tą matką Jezusa, i dodaje, i braćmi Jego. Ci bracia, którzy tutaj może właśnie chcieli powstrzymywać Jezusa, przeszli też pewną taką, nazwijmy to, przemianę, że teraz trwają też niezłomnie na modlitwie. Więc nawet jeśli te sytuacje były takie trudne, może być czasami nawet konfliktowe, to pomyślmy o tym, że koniec końców to dzieło Jezusa również ich dotyka, ich przemienia. Z czym możemy pójść, z jaką myślą pójść w naszą codzienność, w ten dzień świętej Agnieszki zresztą, w dzień babci i dziadka, na przeddzień, przed niedzielą Słowa Bożego? Może właśnie chodzi też o to, żebyśmy mieli taką odwagę żyć naszym powołaniem, naszą misją, mieć pewną roztropność, jeśli chodzi właśnie o słuchanie różnych opinii. Wtedy, kiedy mamy w sobie rozeznaną drogę, rozeznane powołanie, naszą pasję i potwierdzoną i pobłogosławioną, bądźmy gotowi też na to, że napotkamy na pewno niezrozumienie. Komuś nie będzie to pasowało do jego wizji życia, świata, Kościoła. I nie trzeba się tym zrażać. Jak widać, Pan Jezus nie obraża się na nich. Wręcz przeciwnie, im bardziej napotyka na jakiś opór, tym bardziej też pragnie ich pozyskać. I rzeczywiście, tak jak nam dodał Łukasz, na całe szczęście, mamy ten obraz jeszcze dopełniający się tam w wieczorniku, że oni też trwają na modlitwie. Niech ta modlitwa też i nas we wspólnocie Kościoła, czy w rodzinie, czy w naszych wspólnotach, w naszych domach, niech nasza modlitwa nas połączy. Niech przyniesie nam też to światło, które będzie naszą radością wtedy, kiedy będziemy dzielić się Ewangelią. Nawet gdyby innym to nie pasowało, może tego nie rozumieli, gdyby tego nie rozumieli. Niech też nas prowadzi Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże, umocni i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.